Dzień dobry Państwu. Pogoda nam dopisuje, humory również. To była bardzo krótka, ale za to bardzo aktywna i dynamiczna kampania wyborcza. Pamiętam, jak jeszcze kilka tygodni temu rozpoczynaliśmy naszą kampanię, naszą przygodę tutaj na wrocławskim rynku. Dziś spotykamy się na pierwszym podsumowaniu kampanii prezydenckiej Izabeli Bodnar i jej drużyny do Rady Miejskiej Wrocławia. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Dzień dobry. Przede wszystkim chciałam bardzo podziękować Izie za zaproszenie dzisiaj i cieszę się bardzo, że możemy zamknąć dzisiaj tę kampanię właśnie w takim miejscu, właśnie z taką osobą, bo Iza to moja koleżanka z poselskiej ławy. Razem realizujemy bardzo dużo projektów i muszę powiedzieć, że z nikim nie pracuje mi się tak jak z Izą, ponieważ jest jedną z najbardziej skutecznych posłanek, jakie znam. Iza jest pełna pomysłów, ale wie też, jak te pomysły realizować i myślę, że to jest najważniejsze. I na to zasługuje, na taką prezydentkę zasługuje to miasto, pełną pomysłów, inicjatywy, ale też planu. Wie, żeby wiedzieć, jak to przeprowadzić, bo to miasto zasługuje na nowe rozdanie, na świeże powietrze, nie na osobę, która zamknie się tam w magistracie i odgrodzi od ludzi, tylko na osobę, która ludzi będzie słuchać, która będzie słuchać o ich pomysłach, inicjatywach, wsłuchiwać się w ich problemy. Taką osobą jest Iza, mogę to zagwarantować i z pełną odpowiedzialnością, ale też z całego serca powiedzieć, że głosujcie na Izabelę Bodnar, ponieważ jest po prostu świetną kandydatką na prezydentkę Wrocławia. Jest również świetną i bardzo skuteczną posłanką. Także zachęcam gorąco i polecam Izabelę Bodnar jako kandydatkę na prezydentkę Wrocławia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, z Izabelą znamy się zaledwie kilka miesięcy, ale od pierwszych dni, kiedy ją poznałem, wiedziałem, że to może być idealna osoba, która może być genialnym prezydentem dolnośląskiej stolicy Wrocławia. Jest to osoba wyjątkowa, tak jak wyjątkowy jest Wrocław. Wrocław to jest miejsce też wybitnych prezydentów tego miasta, pana Bogdana Zdrojewskiego, pana Rafała Dudkiewicza, Stanisława Huskowskiego, który jest obecny dzisiaj tutaj z nami na konferencji. Wrocław zasługuje na kolejnego wybitnego prezydenta, prezydenta kobietę, prezydenta, który ma wyjątkowe usposobienie, wyjątkową energię, który kocha ludzi, uwielbia spotkania z ludźmi, ma też taką wyjątkową wrażliwość, słucha ekspertów, wyciąga najlepsze wnioski i te wnioski wdraża w życie. Wdraża w życie poprzez swoje zawodowe doświadczenie, poprzez swoją determinację do działania, poprzez nieustępliwość i taką gigantyczną determinację do pracy. Ta kandydatka, ten przyszły prezydent Wrocławia w ostatnim miesiącu, bo spotkaliśmy się tu równo, sprawdzałem dzisiaj 4 marca, czyli miesiąc czasu intensywnej kampanii, takiej kampanii, której myślę Wrocław dawno nie widział, w bardzo krótkim okresie czasu i to mogła zrobić tylko obecna z nami Izabela Bodnar. Jest to świetny kandydat, jest to świetny przyszły prezydent miasta Wrocław, stolicy Dolnego Śląska. Wszyscy, jak tu stoimy, i też dolnoślązacy, bo słyszymy to na ulicach, pokładają gigantyczną nadzieję w tym, że Iza te wybory wygra. To jest dopiero pierwsza część kampanii. Dzisiaj przed nami jeszcze kilka godzin pracy, bo pracujemy do godziny 24. Ale za tą pierwszą część bardzo serdecznie chciałem Izabeli podziękować. Iza, to tylko ty mogłaś zrobić w takim kształcie, w takim charakterze. Otworzyłaś dyskusję publiczną we Wrocławiu w ostatnich dniach. To było genialne. Przyglądałem się w różny sposób tej kampanii. Każdy dzień był wypełniony naprawdę bardzo, bardzo różnymi merytorycznymi aktywnościami. I to przysłużyło się i tej kampanii, przysłużyło się Wrocławowi. A myślę, że za parę tygodni Iza będzie mogła wdrażać w życie wszystkie te postulaty, o których mówiła w trakcie kampanii. Szanowna Izabelo, szanowna pani poseł, życzymy, jak tu stoimy i myślę, że dolnoślązacy również, wrocławianie również, żebyś te wybory wygrała w pierwszej turze. Kibicujemy, pracujemy jeszcze kilkanaście godzin, a po wyborach myślę, że będziemy świętować. Szanowni Państwo, zachęcam do oddania głosu na Izabelę Bodnar, najlepszą kandydatkę do funkcji prezydenta Wrocławia.
Szanowni Państwo, kończymy dzisiaj bardzo krótką, ale jakże intensywną kampanię prezydencką i kampanię samorządową. Muszę przyznać, że odczuwamy już wszyscy lekkie zmęczenie na tym szlaku kampanijnym. Chciałabym wszystkim z całego serca podziękować za zaufanie do mnie. Chciałabym z całego serca podziękować tym osobom, które miały odwagę uwierzyć w to, że zmiana we Wrocławiu jest możliwa. Szanowni Państwo, ta zmiana jest możliwa, ta zmiana jest także konieczna, ta zmiana jest po prostu niezbędna. Zmiana na stanowisku prezydenta Wrocławia jest niezbędna, aby Wrocław mógł znowu być wzorem i w pełni wykorzystać swój potencjał, swoje aspiracje i ambicje nas wszystkich, wrocławianek i wrocławian. Jestem jedną z Was, dumną wrocławianką. Mam bardzo silne poczucie takiej przynależności do naszej wrocławskiej wspólnoty. Staram się to przekazywać także naszym, moim swoim dzieciom. Podczas mojej bardzo intensywnej, kampanijnej podróży spotkałam setki, jak nie tysiące z Was, odbyłam mnóstwo rozmów. I cały czas w tych naszych rozmowach przewijała się jedna myśl, że wrocławianie i wrocławianki przestały być dumne ze swojego prezydenta. Jesteśmy dumni z Wrocławia, ale gdzieś myśl o tym, że nasz prezydent nie sprostał temu zadaniu i nie możemy do końca czuć się komfortowo. Nasz Wrocław może rozwijać się szybciej, może rozwijać się bardziej dynamicznie. Powinien być otwarty i transparentny, przepełniony szacunkiem i życzliwością, otwarty na dialog. Powinien także być zarządzany w sposób bardziej efektywny i skuteczny, w oparciu o najnowszą wiedzę, w oparciu ze współpracy z ekspertami, aktywistami, fachowcami. Wrocław, który tak bardzo leży na sercach, ma prawo do tego, aby być zarządzany na najwyższym poziomie. Był zarządzany na najwyższym poziomie przez wiele, wiele lat, przez naszych wspaniałych prezydentów. Bogdana Zdrojskiego, Stanisława Huskowskiego, Staszka, który jest tutaj z nami, Rafała Dudkiewicza. Wszyscy odczuwaliśmy tą niesamowitą dumę. Chcę Wam powiedzieć jedno. Możemy znowu tą dumę z Waszego prezydenta odczuwać. Prezydent, pomimo ogromnej władzy, jaką ma, pomimo tego, że jest bardzo ważny, nie jest jednak najważniejszy. Bo najważniejsi są ludzie, wrocławianki, wrocławianie i relacje, jakie między nimi panują, czyli zaufanie i szacunek. Zrobię wszystko, żeby to zaufanie, szacunek i te nasze wrocławskie, nieprawdopodobne relacje odbudować. Kochani, w niedzielę. Jutro odpoczynek chwilę. W niedzielę wybory. Wszystkich Was zachęcam do tego, żebyście poszli w niedzielę do tych wyborów, zagłosowali za tym, kto najbardziej Was przekonał do tego w tym wyścigu. Słuchajcie, po prostu dokonajmy tej zmiany razem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mieszkańcy oczekują zmiany, a tą zmianą jest Izabela Bodnar, nasza przyszła prezydentka Wrocławia. Jeszcze raz wielkie brawa. O tej zmianie wiemy doskonale nie tylko z sondaży wyborczych, o tym oczekiwaniu zmiany, nie tylko wiemy z sondaży wyborczych, czy z poparcia, jakiego udzielili Izabeli Bodnar byli prezydenci Wrocławia, Rafał Dudkiewicz i Stanisław Huskowski, ale wiemy też o tym z codziennych rozmów z mieszkańcami. Izabela Bodnar zapewniła wrocławian, że zmiana na stanowisku prezydenta Wrocławia jest nie tylko możliwa, ale i bardzo miastu potrzebna. Kandydatka tłumaczyła na konferencji prasowej, że nasze miasto zasługuje na o wiele lepszy los. Jej zdaniem Wrocław musi znowu stać się wzorem i w pełni wykorzystywać swój potencjał. Aby tak się stało, nasze miasto powinno być znacznie lepiej zarządzane. Nie przez jednego człowieka, a przez zespół specjalistów i ekspertów. Izabela Bodnar zaznaczyła, że jako prezydent doprowadzi do tego, że Wrocław odzyska należne mu uznanie Polaków. Ale przede wszystkim sprawi, że mieszkańcom będzie żyło się po prostu wygodniej, lepiej. Kandydatka przypomniała też, że we Wrocławiu to nie prezydent jest najważniejszy, a wspaniali mieszkańcy –